Idziemy ulicą Żytnią. Na której? Słyszymy, tam macie, jest wejście i tam bezdomni wchodzą na zupę. Dobra, idziemy dalej. A tu macie katolicki kaj. Tutaj jest cały temat. I można by powiedzieć, że Żytnia to w większości kolebka katolicyzmu. Są tu siostry. Jest tutaj łaźnia dla bezdomnych. Są wydawane posiłki. Pamiętajcie, ulica Żytnia. Posiłki są wydawane codziennie o godzinie 13. On zje kolejka. I oczywiście przyjaciel alkomat. Byście wiedzieli, że tu jest alkomat. Idziemy dalej. Częściowo ten odcinek będzie wiązany z drugim kanałem. Ale idziemy. Krajowa Rada Radiofonii. Kiedyś ten wynalazek się nazywał Państwowa Agencja Radiowa. Teraz ten wynalazek nazywa się. I proszę bardzo, tak jak tutaj zobaczcie sobie, macie tutaj w koło siostry, zakonne. To jest właśnie taka Żytnia, jest cały tym. Proszę bardzo. Siostry Boskiego Miłosierdzia. Proszę bardzo. To jest budynek sióstr Boskiego Miłosierdzia. A my idziemy dalej. Proszę bardzo. Tu nowe apartamentowce. Proszę bardzo. I tu mamy Żytnią. Nadal poruszamy się ulicą Żytnią. Wiecie co? Przejdziemy. Czy na drugą stronę? Nie. Proszę bardzo. To jest Żytnia. Już jest nowe budownictwo. Kompleks katolicki się zakończył. A my idziemy dalej. Mamy luty. Dzisiejszy luty jest bardzo ciepły, plus 5 stopni. No i słuchajcie, lecimy dalej. Czekajcie, nie, tylko tutaj Państwa wyjdą. Dobra. Okay. Już Państwa miałem. Idziemy dalej, przez ile może nam słońce świecić. Przede wszystkim cześć, z tej strony Marek. Nie przywitałem się z Wami. Ale znacie mnie już na tyle, że na tymże kanale, bez znaczenia, to tak jest. A my zmierzamy w kierunku przystanku Żytnia. A że idziemy sobie tutaj, sobie idziemy. I tutaj mamy targ. Tutaj taki mały park, toaleta dla psów. Jak ktoś ma zwierzaczka, no to tam może załatwić potrzeby.